Sowietów oraz cierpieli w wyniku sowieckiej napaści na Polskę 83 lata temu, 17 września 1939 roku. Ten dzień 83. rocznicy, tak ważny dla Rzeczypospolitej, także dlatego, że dosłownie za chwilę zostanie otwarta historyczna inwestycja przeprawa przez Mierzeję Wiślaną, polska przeprawa przez Mierzeję Wiślaną, która rzeczywiście w tym także i symbolicznym znaczeniu, w kolejnym aspekcie wzmocni naszą suwerenność i niezależność od Rosji, która do tej pory za każdym razem musiała wyrażać zgodę na przepłynięcie polskich jednostek morskich przez Cieśninę Pilawską. To wydarzenie, które musi zostać poprzedzone oddaniem właśnie hołdu. Hołdu tym milionom Polaków, którzy zostali pomordowani, którzy zginęli, którzy cierpieli na skutek rosyjskiej napaści w tamtym straszliwym wrześniu 1939 roku, kiedy Polska została zaatakowana i zniszczona przez dwa współdziałające ze sobą, będące w sojuszu totalitaryzmy przepełnione nienawiścią. Przez niemiecką, hitlerowską Rzeszę i przez stalinowską Rosję z jej komunizmem i stalinizmem. Oba przepełnione nienawiścią do człowieka. Jeden nienawidzący nas i innych narodów jako podludzi, a drugi nienawidzący nas i także innych narodów jako wrogów klasowych. Jak wszystkich tych, którzy z komunizmem się nie zgadzali, których zdaniem komunistów należało po prostu zlikwidować. Tak się działo z Polakami, którzy zostali przez Sowietów ogarnięci w tamtym wrześniu 1939 roku i później. Ten atak sowiecki na Polskę 17 września, będący efektem paktu podpisanego pomiędzy hitlerowską, nazistowską Rzeszą niemiecką, a sowiecką Rosją, 23 sierpnia 1939 roku, paktu Ribbentrop-Mołotow, a ściślej mówiąc tajnego aneksu do tego paktu, który właśnie przewidywał podział polskiego państwa pomiędzy niemiecką Rzeszę i sowiecką Rosję, dopełnił dzieła zniszczenia Polski, utraty naszej niepodległości, suwerenności i tragedii polskiego narodu, którego część znalazła się pod okupacją i terrorem nazistowskim, niemieckim, a druga część znalazła się pod okupacją i terrorem sowieckim, stalinowskim. 2 miliony Polaków zostało zamordowanych, tak jak około 22 tysiące polskich oficerów, oficerów Wojska Polskiego, Wojsk Korpusu Ochrony Pogranicza, polskiej policji, polskich ziemian w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje, w Twerze i w innych miejscach, gdzie ich mordowano, co nazywamy ludobójstwem, bo była to zbrodnia zmierzająca do wyniszczenia polskiej inteligencji, a więc tym samym i naszego narodu. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale także i wszystkich tych, którzy byli więzieni, którzy zostali wywiezieni na Sybir, którzy umierali w łagrach na skutek chorób katorżniczej pracy i z której zaledwie około 500 tysięcy wróciło potem do Polski. To właśnie oni, to właśnie ich potomkowie, kiedy Polska odzyskała wolność i suwerenność, niepodległość pełną w 2004 roku tutaj w Gdyni, zbudowali ten pomnik, by upamiętnić wszystkich swoich braci, siostry, rodziców, przyjaciół, którzy cierpieli, którzy zginęli i którym we wszystkich tych miejscach w Polsce, gdzie ta pamięć trwa, a trwa prawie wszędzie na szczęście, składamy hołd dzisiaj, i zawsze, kiedy jesteśmy w tych miejscach, które ich upamiętniają, zarazem zapewniając, że zawsze będziemy pamiętali o ich cierpieniu. Bo było to cierpienie za Polskę i dla Polski. Dziękuję. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym i pomordowanym.